uwaga w środku. Każdy, kto otworzył przynajmniej jedną mega świnię w swoim życiu, zostawia teraz łapkę w górę pod tym filmem. Hej, dziś witajcie, ja jestem Damian i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Daily na moim kanale. I dzisiaj wreszcie jest ten piękny dzień, w którym to wszyscy na całym świecie mogą otworzyć pierwszą mega świnię. I przede mną do rozbicia jest już właśnie taka oto najlepsza mega świnia, która zawiera oczywiście 20 star dropów i dużo więcej nagród. Także w dzisiejszym odcinku będziemy rozbijać właśnie takie najlepsze świnie, a oprócz tego założę pewien nowy klub dla widzów i jeżeli chcecie do niego dołączyć, to napiszcie ID swoje w komentarzu. I teraz jeszcze szybciutko pokazuję wam zwycięzcę skina z ostatniego odcinka. Gratuluję serdecznie, zgłoście do mnie podbiór nagrody. Najlepiej ustaw mail kontaktowy do siebie w opisie kanału, to wtedy najszybciej wyślę ci właśnie tego skina. A w dzisiejszym odcinku załatwiłem dla was coś bardzo fajnego, ponieważ dzisiaj ode mnie możecie zgarnąć tego bezgłowego jeźdźca Stu, który jest naprawdę fajny i całkiem drogi, bo taka oferta kosztowała 150 gemów, a aktualnie nie da się go kupić. Także spod tego filmu ode mnie możecie zgarnąć właśnie taką ofertę z tym Stu, a jeżeli ktoś nie ma Stu, no to otrzyma zadymiarza i tego skina oczywiście w zestawie. Także jeżeli chcesz to zgarnąć, to szybciutko zostaw łapkę w górę pod tym filmem, subskrybuj mój kanał, wciskając ten guziczek tam na dole, mi wpisany kod Damian w sklepie Brawl Stars i napisz w komentarzu, co ty takiego wydropiłeś z tej mega świni właśnie, którą tutaj się teraz rozbija. Jeżeli nic nie trafiłeś, to też napisz, że nic. Powodzenia dla każdego, a my lecimy już, słuchajcie, z odcinkiem. A zaczniemy ten film z nietypowego miejsca, bo słuchajcie, w tym momencie tutaj ładuje mi się konto mojej dziewczyny, czyli Weroniki, która poprosiła mnie o to, żebym właśnie u niej otworzył mega świnię. I jak widzicie, jest tutaj coś chyba nie tak, bo wydaje mi się, że ona ma coś zbugowanego i tutaj star dropy się jakby same odpaliły z tej mega świni. Słuchajcie, sprawdźmy to, no ja tutaj już otwieram i co? I tak, słuchajcie, bo zrobili to beznadziejnie i te mega świnie się bugują niestety. I na moim koncie chyba też tak będzie. Nie wiem, trochę przykro, pominie mnie ta cała animacja. I też nie wiem, słabiutkie to jest, że nie widać nawet ile jest tych star dropów. Tutaj powinno być teraz 20 star dropów do tworzenia, no i pewnie tyle jest, ale to się nie wyświetla. Dlaczego to się buguje? Znalazłem bugi tutaj nowe od razu na pierwszej mega świni. Trzeba będzie to zgłosić do Supercella, no bo halo, no trochę smutno, tak? O! O! Ej, Vera, ja ci trafiam legendę! Dobra, to teraz tak, żeby miała szczęście, wykorzystajmy naszą kulę tutaj magiczną, spajkową, legendarną. Także spajkuś, dawaj, przynoś tutaj szczęście. No niestety, ale to jest mityk, to dalej może być coś fajnego, dalej może być jakiś skinek. Nie, punkty mocy dla dowolnego zadymiarza. No dobra, no to może być i tak. Słuchajcie, nie wiem, jeżeli ktoś z was miał takiego buga, to napiszcie o tym w komentarzu, jest mi przykro, bo no bo nie widać tej animacji otworzenia mega świni. Znaczy, widzieliście ją w sumie na samym początku filmu, ale tutaj tak jeszcze... O, blink wpadł kolejny. I też nie było w ogóle powiedziane, ile tego blinku Vera tutaj dostała, ale może na koniec się chociaż wyświetli. To ostatnio nie oddało, to wiecie co? Trudno. Dobra, wykorzystam największe szczęście, jakie się da, czyli czapkę Star Dropusa i trzy obroty. Raz, dwa, trzy i boom. I czy będzie legendarny? Jest legendarny, let's go! Największe szczęście, jakie może być, czyli oczywiście trzy obroty i czapka Star Dropusa. No i teraz jakiś piękny skin dla mojej dziewczyny i będzie pięknie. No i na pewno się ucieszy, uwaga, uwaga. Tylko nie gold, tylko nie gold. Kołod, no tylko nie gold i co to będzie? Bibi! Nikczemna Bibi! Okej, okay. Vera w ogóle gra Bibi. Nie wiem, czy ma jakiegoś skina do Bibi, ale to jest naprawdę dobry drop i ja teraz na pewno nie ściągam tej czapy, nie? Na 100% trzeba zostać w tej czapie. Takiego fajnego skina i wydropić. Legendę od razu. Pierwszej świni na odcinku. Szkoda, że ta świnia się zbugowała i nie pokazuje tych dropów u góry. Ale no co, no tak chyba musiało być. Ale dobra, no czapa oddaję. Słuchajcie, widzowie, jak macie taką czapę, to macie plus 10 do szczęścia w Brawl Stars, nie? O, no widzicie, jak mi teraz leci. Same bardzo rzadkie. Teraz rzadki. No dlaczego się tak dzieje? O, epicki? Kredyty, ej, dużo tych kredytów. Ej, oj, zaraz legendy odblokuję. Jeszcze trochę tych kredytów i Sandy będzie odblokowany. Dobra, jest tutaj epicki. Co jest? Kolejne kredyty i trafiłem. Jakie jaja, i ta świnia jest naprawdę na nie mega dobra. Jestem ciekawy, jakie ona tam miała nagrody na początku. O, epicki. O, no dobra, no tu nic ciekawego nie... Co jest? To jest chyba najlepsza mega świnia na świecie, nie? Co ja właśnie otwieram, widzowie? Ja, nie, ja dobra, ja zamykam oczy i tyle tylko, żeby golda nie było. 3, 2, 1, boom. I co będzie w środku? Uwaga, uwaga. No nie ma golda, ale jest gadżet tym razem. No, no nie można mieć wszystkiego, nie można mieć dwa razy skidów, ale ej, dwie legendy. Kozak. Mam nadzieję, że na moim koncie będzie też tak dobrze, nie? Dobra, klikamy da... Co jest? Kolejny blink! I tutaj jeszcze odebranie dzienny dropik, no to odbierzmy jej dzień 20, dobra. Uwaga, uwaga, jeszcze tutaj jeden star drop dodatkowy. I tak, czy tu będzie można zobaczyć? Nie można zobaczyć, chciałem zobaczyć, ile blinku dostała, ile wszystkiego. W ogóle ma teraz 2700 blinku, więc trochę podostawała i na pewno będzie mogła sobie też kupić jakiegoś fajnego skina. Ona ma skina do Bibi, ona ma gumową Bibi. Dobra, no to teraz będzie miała dwa skiny. Będzie mogła sobie wybrać, czy będzie chciała grać nikczemną. Też fajna jest, naprawdę są spoko te dwa skiny. Dwa takie różne warianty kolorystyczne. Jeden taki, wiecie, bardziej tutaj różowiutki, a drugi taki bardziej mroczny. Na pewno się ucieszy. Na moim Discordzie pingwinki Damiana, swoją drogą, bardzo serdecznie was tam zapraszam, jeżeli
jeżeli jeszcze tam nie jesteście, bo to jest świetny Discord o Brawl Stars, Fuming podesłał swój traf z mega świni. No i przyjrzyjmy się, co mu takiego wypadło właśnie z rozbicia tego tutaj świjaka. Uwaga, uwaga, jest już rozbijana. Dostał 55 błyskotek, dostał tutaj 292 monety, do tego oczywiście to i dostał tylko 8 star dropów. Nie widzicie tego, ale ja widzę 8 star dropów. No i co mu z tego tutaj wypadnie? Bo napisał, że coś fajnego i że warto zobaczyć to na odcinku. Także Fuming, żeby to, słuchajcie, się potwierdziło, to właśnie ma legendę. I uwaga, w środku kruk. No totalny szef, tak jak tutaj kruk, giga chat, gratuluję serdecznie, no świetnie tutaj, że legenda wpadła. Jest to pierwsza legenda też na twoim koncie, widzę, więc tym bardziej myślę, że jest dla ciebie szczęśliwa. Mega się cieszę, gratuluję ci serdecznie. I co, no i zobaczmy, czy jeszcze mu coś tutaj wypadnie, no już nie, no to by było zbyt piękne, ale i tak kruk odblokowano, nie, no screen musiał być robiony od razu. Ja już odpalam Brawl Stars i na przywitanie powinna powitać nas tutaj ta mega świnia, ta najlepsza mega świnia. I słuchajcie, nie wiem dlaczego tu jest sam star drop, to nie powinno tak wyglądać, powinna tu być mega świnia, ale możliwe, że przez to, że ja wcześniej już zobaczyłem tę mega świnię, nie chciałem jej odbierać, bo chciałem specjalnie poczekać, żeby nagrać ją na odcinek, to otworzyła mi się automatycznie i mam nadzieję, że tak nie będzie. Nie wiem, co to za star drop i dlaczego on jest tylko jeden, no ale dobra, klikamy go. Sprawdźmy, co się stanie, jak go kliknę. Dostajemy epika. To ciekawa prognoza, tylko gdzie jest moja mega świnia, nie? Bo ja na 100% mam tą najlepszą mega świnię, wszyscy ode mnie z klubu ją dostali, uwaga. Ej, co jest? Dostałem jakoś dużo star dropu, nie mam napisane żadnej liczby u góry, żadnej. Mega świnia też mi się nie pokazała, nie wiem, czy dostałem jakiś blink. Ja chyba zbugowałem mega świnię. Wiem, co się dzieje, ale trzeba policzyć te star dropy. Jeżeli będzie ich 20, to oznacza, że właśnie one są z mega świni, bo to jest, słuchajcie, drugi teraz. Okej, okay, znowu wypada bardzo rzadki. I tak, mamy kolejny star drop. Ja zbugowałem mega świnię, ona się w ogóle nie pokazała. Dostałem same star dropy, nie? Ale jest to ciekawe, jak to będzie z tym blinkiem, bo na koniec wszystkie nagrody powinny się sumować, więc ten blink i te inne rzeczy też powinny mi się pokazać. Ale jaja, no nie sądziłem, że to się wydarzy, że zbuguję mega świnię. Pewnie nikomu się nic takiego nie wydarzyło, tylko oczywiście ja musiałem zepsuć i się popsuło. No dobra, ale zobaczmy, o tutaj też jest bardzo rzadki. Możecie mi w komentarzach napisać, słuchajcie, czy wy też tak mieliście. A co ważniejsze, napiszcie w komentarzach, co wy wydropiliście z mega świni, bo już widziałem na Discordzie mega dobre dropy właśnie od was, czyli moich widzów. I też wam to pokażę, także oglądajcie koniecznie do końca. A my lecimy już z tym epickim. I tutaj sam goldzik na razie. To wiecie co? Chyba trzeba to szybko przelecieć. Nie ma co się tutaj bawić z tymi star dropami. Ich trochę jest. Mamy błyskotki z tego. Dobra, trzeba zapamiętać, że tutaj 21 błyskotek oddzielnie wypada. To trzeba będzie odjąć od tego końca. Tak, tu powinno być zdecydowanie... O, mityczny? Yo, ej! To jest dobra nagroda jak na mityczny. Tylko, że mi to teraz się nie przyda, bo i tu nie mam żadnego zatywiacza do odblokowywania. Ale zawsze ta światowa sława idzie do góry, tak? No dobra, no to o właśnie, widzicie? I w sumie aktualnie nabijam jeden level wyżej, tak? I teraz mi podskoczy na tą trójkę. I teraz przede mną jest ta marsjańska sława. W ogóle, jeżeli chcecie odcinek na temat tych sław i jaka jest w ogóle ostatnia sława, jaką się da dobić, to możecie mi napisać o tym w komentarzu, to wam coś takiego zrobię, bo ostatnio mnie to zaciekawiło i sobie sprawdzałem. Dobra, uwaga, sprawdźmy teraz kolejnego star dropa. No tutaj goldzik. Zdobyłem tutaj nowego pomocnika. To jest pantano z rękawicą. I patrzcie, nawet ma wszystkie kamienie nieskończoności. To weź tutaj, pstryknij palcem, tanosik, albo główką. I weź tu coś wyczaruj dobrego. No niestety, ten Thanos już bez mocy. To już jest Thanos pokonany przez Avengersów. Ale przynajmniej ładnie sobie stoi na półeczce. Także lecimy dalej, no i co, mamy kolejnego rzadkiego. Tutaj seria teraz tych rzadkich. Jak już jeden mityk wypadł, to jakaś tam szansa na legendę jeszcze jest, nie? I mogłaby ta legenda wypaść i by było naprawdę bardzo przyjemnie. Ale no, no nie ma jej. Wiecie, co jest dla mnie smutne, że nie ma tej liczby, co tutaj zawsze na górze była, z tą ilością star dropów, no bo to było takie spoko i tak trochę nawiązywało do megaboxów. I tych liczb właśnie w megaboxach świecących. Pamiętacie te wszystkie świecące jedynki, szóstki, czy tam nawet trzynastki, jak niektórzy później trafiali z omega boxów. I w ogóle ja mam tutaj, słuchajcie, codzienny podarunek do odebrania za dzień 18, to też będzie star drop. I teraz muszę się zastanowić, dlaczego nie pokazało mi podsumowania mojej mega świni. Jestem bardzo smutny z tego powodu. Dostaję kolejnego star dropa, który też jest rzadki. I ja chcę podsumowanie mojej mega świni. No nic nie dostałem. Nie dostałem żadnego podsumowania, ale mam, słuchajcie, 202 blinku. Muszę sobie sprawdzić, ile miałem na ostatnim odcinku. No i nie można sobie sprawdzić, co dostałem z tej mega świni, ale to było właśnie te 20 tych star dropów. W ogóle mega słabo. Ja myślałem, słuchajcie, że ta mega świnia po napełnieniu to będzie tak, że my sobie w nią będziemy mogli kliknąć i ją odebrać. Ona się automatycznie odbiera i właśnie przez to przegapiłem tą całą animację początkową. Ale star dropu było do otworzenia 20, no bo miałem właśnie tą najlepszą mega świnię, bo tutaj mieliśmy mega dobry klub w ogóle ogarnięty. Też parę osób nie grało do końca, patrzcie, tutaj mieliśmy takie wyniki. Tutaj na przykład Pro Forever grał tylko raz, no i ja go w tym momencie, słuchajcie, kikam z tego klubu, bo gościu cały weekend nie grał. Tutaj 90 tysięcy też chyba zagrał na koniec, może z jedną gierkę. Dobra, i resztę zostawiam, bo uczciwie grali wszystkie gierki, nawet jak komuś słabiej poszło, na przykład mi, bo grałem z randomami i było mega ciężko. Czasami zastanawiam się, co oni w ogóle pikują, czy oni patrzą na to, jakie są teraz modulatory do gier dodane. I jakby ktoś szukał klubu do Brawl Stars, to zapraszam do mojego głównego klubu, gdzie nawet nie jestem aktualnie dowódcą, bo jestem tylko zastępcą dowódcy, ale to jest mój klub, w nim będę grał. Zapraszam serdecznie, tam macie znacznik i dołączajcie, bo trochę
trochę mnie się zrobiło. Jak jesteśmy już w temacie klubów, to słuchajcie, mega przypał stał się na koncie Gracusia, bo jak zauważycie, on wcześniej długo nie grał, ostatnio wrócił do gry i nawet nawalał też tą całą mega świnię i w sumie poszło mu nieźle, bo zrobił nawet 11 minut, czyli więcej niż ja. Ale jego drużynie poszło fatalnie, zobaczcie, no nie mamy tu po zero wygranych i no cały ten klub mu się posypał. Przez to, że długo nie grał, to Kondzio dostał dowódcę, no i Gracjan tak naprawdę stracił ten klub. Więc niestety, słuchajcie, będzie trzeba go tutaj porzucić i będzie trzeba utworzyć zupełnie nowy klub. I to oznacza jedynie tyle, że potrzebujemy 29 nowych graczy do klubu, także jeżeli jesteście chętni, no to szybko wpadajcie do niego. Jako, że będzie to klub mojego brata, to nazwiemy może go Gracjan Gang. Będzie spoko. Siła, bo to będzie silny klub. Nie wiem, jaką odznakę dać, to dam na razie taką, a później Gracjan sobie na pewno zmieni. No to co, ja wydaję tutaj 1000 golda, tworzę ten klub i już tutaj będziecie mieli kodzik, jeżeli chcecie do niego dołączyć. Tutaj macie na dole znacznik klubu 2C9YRPR28. Zapraszam serdecznie, a i Gracjan na pewno się ucieszy. Zróbmy mu mega antypranka, żeby po prostu następnym razem, jak wejdzie na swoje konto, zobaczy mega aktywny klub, super graczy, z którymi na pewno zrobi mega świeje na całość. No bo ostatnia mu nie oddała i chyba miał tam tylko 8 star dropów, a zagrał naprawdę nieźle, nie? Więc mega szkoda. Ale od teraz już tak nie będzie, bo wierzę, że są tutaj aktywni gracze, którzy chętnie dołączą do jego klubu. No i będzie pięknie. Tutaj Dwoje jeszcze podesłał swoją mega świnkę, to sprawdźmy ją sobie. I też tu trafił Byskotki. I słuchajcie, jeżeli wy chcecie podesłać swoją mega świnkę, o Jezu, on ma tutaj 20, to on ma też dobry opening. Czyli tyle, ile ja dzisiaj miałem do otworzenia właśnie. I niestety mi się to nie wyświetlało, ale przynajmniej jemu się wyświetla. No i zobaczmy, co mu tam poleci ciekawego. A jeżeli wy chcecie podesłać mega świnie, to wbijajcie właśnie na tego Discorda, na ten kanał i wrzucajcie swoją mega świnię. Jak się uzbiera ich dużo, to może zrobię właśnie taki odcinek jak z legendarnymi stardropami wcześniej i obejrzymy sobie właśnie te najlepsze. Także wiecie, co macie robić, jak chcecie wystąpić na odcinku, wpadajcie na Discord, podsyłajcie nagranie z waszej mega świni albo dawajcie screena tego, co wam wypadło. Myślę, że też by było to spoko. A tutaj gościowi chyba totalnie nic nie wypadło, no bo on przeskipował tą mega świnię. No z mityka to gold wypadł i tyle. No ma niby ikonę gracza i dwie emotki, ale no tutaj tak średnio mu oddało. O, Quartz odblokował Daga. I tu mamy jeszcze jedną mega świnię od pana AP, którego niku nie widzę, bo mam włączone nagrywanie i wtedy nie widać niektórych ników. Ale pozdrawiam serdecznie, ja miałem się Augusta na profilowym. O, i tutaj też 20 star dropów, no to zobaczmy, może też tu jakaś mu legenda wpadnie i może coś będzie ciekawego. O, jest od razu mityczny, także no i kredyty. To tak jak w sumie tam wcześniej wypadało z tych kredytów, Uberki też wpadały kredytki, a tutaj co? No, no tutaj chyba nic, ale to tak dziwnie, jak to tak zasuwa, nie? Ale widzę, że ludzie tutaj zazwyczaj lubią tak szybko to otwierać, ale też raczej nikt nie chce skipować tego naraz, że klikając po prostu otwórz wszystkie, a tutaj legenda? Nie. Też nie podskoczył mu na legendę, ale jest Bonnie, jest emotka taka śmiejąca się. Całkiem nawet fajna. Zobaczmy dalej, co tutaj jest ciekawego. No do końca to już był raczej słaby wylatują. Dobra, dobra, to ja już muszę otwierać. Chyba, że jeszcze coś tu było na koniec, czy nie? No, teraz, o, już otworzył wszystkie, już się wkurzył. No, czyli tak to się kończy. Dwie emotki do czaka. A one nie są takie same? Jeszcze wielkie pozdro dla Tośka i dla Bestplayera i dla wszystkich w ogóle z kanału Kod Damian, którzy kupują coś z kodem moim. Dziękuję serdecznie za wsparcie, serduszko dla was. Słuchajcie, słuchajcie, prawdopodobnie będę miał jeszcze jedną świnię do tworzenia, albo nie będę miał, bo za mało gierek było zagranych i za słabo, bo tutaj nie miałem czasu. Będzie to smutno, że ta mega świnka mi się zbugowała, ale no zdarzają się takie rzeczy i trudno, no jak nie dzisiaj, to następnym razem. Także słuchajcie, jak chcecie, zapadajcie do mojego klubu, to macie oczywiście znacznik. Bierzcie udział w rozdaniu na tego pięknego, bezgłowego Yeasta Stew. I ode mnie teraz to na tyle, widzimy się w kolejnych filmach już jutro w sumie, tak, bo teraz filmy są codziennie. Siemano!